Jest jeszcze taka paleta instrumentów, osobiście dla mnie arcyważnych, bo dających realną szansę na po prostu powrót do tej dobrej kondycji dla tego przedsiębiorcy, nim już będziemy musieli przeprowadzić proces upadłościowy. Generalnie świadomość prawna musi być poparta edukacją, bo cóż z tych instrumentów w mądrych księgach, prawda? Jeśli one nie, nie potrafimy z nich skorzystać, a część jest z naszej inicjatywy, na nasz impuls, na nasz wniosek, Inicjowana, gdzie na przykład Rockefeller no, ogłasza upadłość, więc pamiętajmy, że to nie koniec świata. Witajcie w podcaście w po godzinach. Dzisiaj bardzo poważny temat: czy można iść siedzieć za długi? A moim i Waszym gościem jest prawnik specjaliz specjalizujący się w zagadnieniach zadłużenia, pan mecenas Bartosz Grele. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry państwu, dzień dobry panie Krzysztofie. Panie mecenasie, czy temat zadłużenia jest cały czas społecznie tematem wstydliwym? Myślę, myślę że tak. Myślę, że ta stygma, która wiąże się cały czas z kwestią długu, niewypłacalności czy po prostu po ludzku popadnięcia w tarapaty finansowe, ciągle jest niewygodna, również społecznie. No widzimy to po prostu chociażby czasami w spóźnionym momencie na reakcję, na Popadnięcie, jeżeli możemy tak powiedzieć, w taki stan. Natomiast myślę i nawet bym powiedział, że jestem przekonany, że, że jest, nie jest to zjawisko pozytywne w takim znaczeniu, że nie należy się wstydzić. To się zdarza tak, jak świat jest stary, pojęcie długu towarzyszy nam mniej więcej od momentu występowania funkcji pieniądza. I cywilizacji, i cywilizacji i, i, i nic w tym złego. To po prostu po prostu jest, tak? Jak cykl życia. Zresztą, stare pożerdło mówi, że raz na wozie, raz pod wozem. I teraz możemy tutaj wyróżnić, bo będziemy dzisiaj rozmawiać o zadłużeniach osób fizycznych, ale chętnie zapytam też o zadłużenia związane z działalnością gospodarczą albo z przedsiębiorstwami. Natomiast tak naprawdę na dobry początek, to możemy sobie podzielić te zadłużenia jako te, które wynikają. Z naszej winy bezpośrednio, z naszego zaniedbania, albo po prostu splot wydarzeń sprowodował, co się zdarza: choroba, wypadek, brak możliwości kontynuowania zarobkowania, podjęcia pracy, no i robi się zadłużenie. Czy tutaj prawo w jakiś specjalny sposób traktuje te dwie grupy osób zadłużonych? To odnosząc się wprost do, do, do pytania pana redaktora. Prawo istotnie dywersyfikuje sytuację osób zadłużonych w tej drodze do oddłużenia, bo może o tak byśmy przyjęli wektor tej rozmowy, że celem, jeżeli już się znajdziemy w sytuacji niedostatku ogólnie, ogólnie pojętej, jest po prostu oddłużenie, tak? czyli wyjście z tej sytuacji, powrót do funkcjonowania w wygodnej i, i, i odpowiedzialnej sytuacji płatniczej. I prawo w zakresie upadłości konsumenckiej, więc może na razie za, za, zatrzymajmy się przy nieprzedsiębiorcach, stanowi mniej więcej tyle, że tylko dłużnik, jeżeli z winy, z rażącego niedbalstwa doprowadził do swojej niewypłacalności, to tylko w takich drastycznych okolicznościach nie zasługuje na oddłużenie. Czyli mniej więcej prawda, musiałby niemalże umyślnie. Doprowadzi do tej, do tej niewypłacalności, prawda? czyli nie wiem, jakimś czynem przestępczym, czy, 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 czy te, tego typu sytuacjami. I takie osoby jakby nie zasługują w rozumieniu prawa na to dobrodziejstwo, którym jest umorzenie zobowiązań. I tak to, to, to się odnosi do nieprzedsiębiorców. W odniesieniu do przedsiębiorców definicja niewypłacalności jest dużo bardziej sformali znaczy jest sformalizowana i dużo bardziej namacalna. To Kiedyś przed 2016 rokiem ta niewypłacalność kolokwialnie można by było ją sprowadzić do dwóch niezapłaconych faktur, i wtedy okay. dwa tygodnie należało odpowiednio zareagować. Bo naprawdę... To też donios... trochę nieproporcjonalne, tak. Nieproporcjonalnie w tak co do w zasadzie chyba obrotu gospodarczego i rzeczywistości, jak i również w zakresie terminu na reakcję i sankcji z tym związanych, bo nawet Sąd Najwyższy przed tym 2016 rokiem zauważył, że ta tak jak pan redaktor był słusznie podkreślić, dwie niezapłacone faktury w życiu przedsiębiorcy no, występują często i to w różnym momencie no, tego życia. Przyznam szczerze, sam prowadzę działalność i teraz to, co jest uderzające, prawo do dzisiaj nie sankcjonuje firm, które nie płacą terminowo, ale to mówię od drugiej strony. Załóżmy, że jestem przedsiębiorcą, który nie zapłacił tych przysłowiowych dwóch faktur, ale nie zapłaciłem dlatego, ponieważ. Dwie, trzy, cztery firmy nie opłacają terminowo cyklicznych faktur dla mojego przedsiębiorstwa, i prawo do dzisiaj są kraje, które to. Regulują, że na przykład obowiązek powstania obowiązku podatkowego, moment powstania obowiązku podatkowego, powstaje w momencie zapłacenia faktury i wtedy nie mamy tego pewnego zadłużenia. Panie tak? redaktorze, to jedna z obietnic wyborczych. Do, tak, zobaczymy, zobaczymy, czy ona zobaczymy, rzeczywiście czy się, czy się pokryje, ale no jakby musimy mieć świadomość, to nie jest usprawiedliwienie, no to bardziej obserwacja i luźny komentarz, że. E, no, państwo mocno korzysta na tym właśnie rozszczepieniu uzyskania realnego przychodu od powstania obowiązku podatkowego, czyli innymi słowy na tym, że my jako przedsiębiorcy musimy zapłacić ten podatek niezależnie od tego, Nawet czy nam zapłacono. Nawet jeśli jeszcze nie zarobiliśmy, tak, prawda? Więc także, no, to jest akurat przykra rzeczywistość, która z pewnością e, powinna się zmieniać. Pewnie, tak. zapewne ogląda nas sporo młodych ludzi, którzy także myślą, o założeniu działalności gospodarczej, biorąc to pod uwagę, musimy mieć świadomość, że istotnym jest pewien cash flow i jeżeli mamy pewną górkę finansową, to oczywiście te faktury nie będą nam zalegać z płatnościami, ale jeżeli startujemy, no to tej górki finansowej tak naprawdę nie ma. Tak, tak, zdecydowanie. To myślę, że troszeczkę jakby, jeżeli mogę sobie pozwolić, starając się złapać klamrę, to pozycja, od której wyszliśmy do tego, do tego zagadnienia, którym pan redaktor słusznie powiedział, czyli takiej odpowiedzialności biznesowej, prawda? i, e, i też no, siłą rzeczy finansowej, a co za tym idzie prawnej, która na końcu ta rzeczywistość jakby reguluje te, te obie okoliczności, e, no, powinniśmy się wszyscy uczyć, powinniśmy się pozwolę sobie taką tezę postawić, uczyć nieco wcześniej, a jeżeli nawet już nie um, udało nam się nauczyć wcześniej, to jesteśmy dzisiaj w miejscu i w okolicznościach, gdzie można doskonale się nauczyć i tą wiedzę nie tylko jakby uzupełnić, ale w zasadzie i ugruntować. Więc um, łapiąc to, co pan redaktor był uprzejmy wcześniej powiedzieć, e, <kluzła> ta... Y, Okoliczność, że, że niewypłacalność w rozmaitych i momentach życia, i, i sytuacjach zawinionych, niezawinionych, już nieważne z czym spowodowanych, powstaje, jest powinna być w miarę obiektywnie traktowana i powinniśmy po prostu umieć na nią zareagować. Ani nie stygmatyzować tych osób, firm, podmiotów, które być może w danym momencie się w takiej sytuacji znajdują, ale też z drugiej strony umieć sobie z nią zarządzić, poradzić, zamknąć, wrócić, jak w chorobie, wyzdrowić. To też powiem teraz coś, co odnosi się i do osób fizycznych, i do firm. Dobra praktyka. Czy dobrze byłoby, chcąc poprawić sytuację, nie powodować pewnych zadłużeń po drugiej stronie? Płacić faktury, które mamy do zapłacenia, powiedzmy te po prostu nasze rachunki. Nie w ostatnim dniu, często tak się robi, że jak jest przedsiębiorca po drugiej stronie, a zapłacimy mu w tym ostatnim terminie. Ale jeżeli mamy środki finansowe na koncie, zapłaćmy na początku albo w środku tego czasu oczekiwania. Czy to byłby jakiś element według Pana, który w jakiś sposób upłynniłby przepływ pieniędzy, żeby nie dochodziło do zadłużeń na różnych poziomach, jeżeli chodzi o osoby fizyczne, i jeżeli chodzi o działalność gospodarczą. Ja powiem tak, to żebym postawił jakby punkt ciężkości troszeczkę gdzie indziej. Może, może tak, tak pozwolę sobie troszeczkę to inaczej odpowiedzieć. Ja nie identyfikowałbym tego, czy to w którym dniu to napłaci, natomiast skupiłbym się na tym, żeby rozumieć swój budżet, mieć jego świadomość i odpowiedzialnie nim zarządzać. Bardziej liczyć, nie wydawać ponad stan, nie antycypować samych tych optymistycznych okoliczności, troszeczkę mieć pewne rezerwy na... Brać nie, czarny scenariusz. Tak, albo też po prostu mieć pewną pulę na, na, na rezerwę, która się może z różnych przecież przyczyn, jak wiemy, mhm. życie nie, e, nie zna nie limitu, łatwe. nie jest łatwe i jakby <grym> tak. różnych okoliczności nam dostarcza, więc myślę, że takie bardziej odpowiedzialne budżetowanie ważniejsze niż zapłata czy w pierwszy, czy w ostatni, ale mhm. na pewno zapłata w terminie wpisuje się w możliwość planowania tego budżetu. Naszym, to jest ta tak. granica, którą na pewno nie warto przekraczać. Spróbujmy y, zacząć jeszcze raz od początku i y, być może y, nie wszyscy, którzy są w sytuacji zadłużenia są w stanie y, odpowiedzieć sobie na pytanie, czym jest to zadłużenie. Zadłużenie? Przepraszam, pozwolę sobie tak awista od razu Oczywiście. odpowiedzieć. Jeżeli chodzi o osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej, czyli ten, to, to, ten sektor konsumencki, który sobie wyróżniliśmy na początku, tutaj nie mamy definicji niewypłacalności wyraźnie określonej innej niż dla przedsiębiorców. Mamy ją uregulowaną w prawie upadłościowym, w o prawo upadłościowe, tak jest w Polsce i to zadłużenie mniej więcej sprowadza się do tego, że ktoś nie jest zdolny płacić swoich zobowiązań finansowych. Inaczej niż te dwie fakturki. Tak. Prawda? Bo wtedy czy jestem zdolny, czy nie, jeżeli mam dwa długi, to jestem niewypłacalny. A teraz, prawda, ten punkt ciężkości, tak jak w innych krajach europejskich, co uważam za bardzo prawidłowe, jest e, zogniskowany na momencie zdolności wykonywania zobowiązań finansowych. I teraz, jeżeli chodzi o konsumenta, prawda, no... E, Brak tej zdolności i moment niewypłacalności odczujemy w momencie pewnie jakiejś egzekucji czy mm, przymusowego dochodzenia względem nas roszczeń bądź braku możliwości zaspokojenia jakichś potrzeb również życiowych, no po prostu braku środków na, 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 na zaspokojenie jakichś swoich potrzeb. Natomiast w odniesieniu do przedsiębiorcy prawo bardzo jasno też na tej zdolności ten moment ogniskuje, ale ten moment jest dla na przykład, co myślę, że ciekawe naszych y, uczestni kolegów, uczestników obrotu widoczny w ten sposób, że jeżeli mamy wiedzę, że nasz dłużnik posługując się nomenklaturą ustawy prawo, y, prawo upadłościowe nie zapłacił co najmniej dwóch zobowiązań dłużej niż trzy miesiące, to możemy domniemywać, prawo ustanawia domniemanie, że jest niewypłacalny. I rzeczą tego dłużnika jest wytłumaczyć, się, czy on na przykład w tym momencie ma moment taki, że prawda jest niewypłacalny, ale zaraz odzyska, bo na przykład nie wiem, takim bardzo namacalnym przykładem prowadzi działalność ogrodniczą sezonową i za chwilę będzie miał płynność. Za chwilę będzie miał płynność bądź turystyczną, prawda, w różnych. No, są takie, mhm. ta, takie e, e, takiego rodzaju działalności, które się taką sezonowością cechują. Bądź nie wiem, tak jak pan redaktor był uprzejmie wcześniej powiedzieć. Ktoś inny mu nie zapłacił. I on za chwilę, prawda, sobie już dojdzie do tych środków, tak. jakąś inną ścieżką. E, więc nie zamyka jeszcze tak radykalnie drogi temu dłużnikowi, że musisz złożyć wniosek o upadłość i musisz, prawda, zakończyć swoją działalność, ale stwarza mu pole do wyjaśnienia tej sytuacji. Tym bardziej, że w interesie tego, który chce odzyskać pieniądze. Jest tak, jak powiedziałem przed momentem, odzyskać pieniądze. O, upadłość może oznaczać, że odzyskanie tych środków będzie trudne, albo będzie związane z tym, że odzyskamy tylko fragment. Upad... Upadłość jest podziałem niedoboru, prawda? Więc ona zasadniczo nie, nie, nie łączy się z pełnym zaspokojeniem. Jak wiemy, upadłość też w różnych systemach prawnych, również i w Polsce dzieli te dobra z pienięża najpierw środki i później te środki dzieli według pewnych aksjologicznych wartości i w pewnej akcjologicznej kolejności, prawda? Chociażby, nie wiem, wierzycieli alimentacyjni będą korzystali wcześniej prawda, z tej dywidendy upadłościowej niż wspólnicy jakiegoś przedsiębiorstwa, tak jest, co względów społecznych? aksjologicznie uzasadnione, tak. prawda? Natomiast jeszcze pomiędzy tą drogą, co myślę, że jeżeli pan redaktor oczywiście pozwoli, również warto odnotować, jest możliwość restrukturyzacji. Jest jeszcze taka paleta instrumentów, osobiście dla mnie arcyważnych, bo dających realną szansę na po prostu powrót do tej dobrej kondycji dla tego przedsiębiorcy, nim już będziemy musieli przeprowadzić proces upadłościowy. Ale wyraźnie, wpisując się w pierwsze pytanie pana redaktora, Sama upadłość też nie powinna być stygmatyzowana, i samo przejście tej procedury nie powinno nas wykluczać przecież ze społeczeństwa. No zdecydowanie tak. Tym bardziej, że no bardzo często są to dopiero jest to dopiero początek problemów. Problemy finansowe, teraz mówię i o sferze gospodarczej, i o sferze takiej indywidualnej osób fizycznych. To jest początek różnego rodzaju problemów, czasami problemów natury psychicznej, tak? Źle się mamy, a zatem nasze samopoczucie jest dużo gorsze. To się przekłada na relacje w rodzinie, na relacje z bliskimi, znajomymi, na relacje w pracy. I to jest zupełnie jasne, że kontekst jest bardzo szeroki. Gdybyśmy jeszcze wrócili do osób indywidualnych. W przypadku działalności gospodarczej czy przedsiębiorstw możemy zastosować jakieś działania związane z restrukturyzacją. W przypadku osób fizycznych, tak jak pan powiedział, jeżeli nie jesteśmy w stanie, generalnie jeżeli nie jesteśmy w stanie opłacać swoich rachunków, to znaczy mamy do czynienia ze swoim zadłużeniem lub yy, możliwością osiągnięcia poziomu niewypłacalności. I teraz yy, jeżeli zarabiamy 5 tysięcy, a mamy yy, rachunków miesięcznie na 7 tysięcy, bo nie ogarnęliśmy tematu no mówiąc językiem jest. młodzieżowym, to to już jest ten moment. Spirala zadłużenia gdzieś yy, yy, zaczyna się w momencie, kiedy mijamy pewien Rubikon, pewną granicę, i teraz pytanie, kiedy powinniśmy zareagować? Mam na myśli osoby fizyczne. Żeby zaświeciła się czerwona lampka, i żebyśmy zrozumieli: słuchaj, Krzysztof, słuchaj, Bartosz, jest... <laughs> mówimy sami do siebie, tak? Jesteś w trudnej sytuacji, nie udawaj, że jest dobrze, bo chyba to jest ten kluczowy problem, że nie potrafimy jako osoby zarządzające budżetem, co wynika też z jakichś elementów braku edukacji w szkole, ale nie potrafimy określić tego momentu. Uwaga, to już jest moment, że jest naprawdę niebezpiecznie. To jest arcy trudne pytanie, panie redaktorze, panie Krzysztofie, naprawdę hmm. bardzo trudne pytanie, bo myślę, że odpowiedź będzie indywidualna. Pamiętajmy, że upadłość konsumencka, prawda? Też nie powinna być zbyt wcześnie używana, bo proces upadłości konsumenckiej, jak każdej innej upadłości, polega na tym, że likwidujemy wszystkie dobra danej osoby, wyprzedajemy i dzielimy pomiędzy wierzycieli. Ona przechodzi okres planu spłaty. Zazwyczaj pięcioletni, w którym modyfikujemy te zobowiązania, ale jest, jest taki, prawda, okres pewnego rodzaju próby, takiego czyścica, jeżeli byśmy mogli nomenklaturą. Językiem wiary. Tak, językiem wiary odnieść. I na końcu jest dopiero ta nagroda w postaci oddużenia, czyli jakby powrotu bez zobowiązań do, do rzeczywistości. Więc trzeba, moim zdaniem, Najpierw spróbować naprawić indywidualnie, i tu jest rzeczywiście ta, ta większa trudność, bo konsument nie ma procedur restrukturyzacyjnych. One są skierowane dla przedsiębiorców, a nie dla konsumentów, On musi sam postarać się naprawić ten budżet. Albo doradca, może sam... albo doradca finansowy, który powiedzmy w jakiś sposób wskaże, co zrobić, żeby do tej sytuacji w jakiś sposób wrócić do normalności. Zdecydowanie tak, może coś sprzedać, może coś zmienić, prawda? To myślę, że to już będzie indywidualna zawsze dyskusja. Ale to, co chciałbym zaakcentować, może w tej odpowiedzi, to to, żeby nie mówię, że upadłość konsumencka ma być ostatecznością, ale to jest poważna też decyzja życiowa i też po prostu należy ją na pewno skonsultować i dobrze przemyśleć. Jeszcze jedna kwestia, wydaje mi się, że dosyć istotna, ponieważ upadłość konsumencka ona jest od stosunkowo niedawnego czasu dostępna, hmm. wobec czego nasza świadomość pewnie jeszcze nie jest pełna. E, mianowicie mam na myśli to, że upadłość konsumencka nie jest takim darowaniem wszystkiego za nic. Tak. To znaczy, tak jak pan powiedział, wyprzedanie majątku, trzeba się zastanowić, mamy mieszkanie, mamy samochód, no skąd te pieniądze e, musimy wziąć? Czyli to nie jest tak, że ktoś nam raz w życiu daruje wszystkie tak. winy finansowe i właściwie nie musimy nic zrobić, bo też, żebyśmy nie przeszli ze skrajności w skrajność, prawda? Są to konkretne wyrzeczenia. Jeżeli wydawaliśmy za dużo z jakiegokolwiek powodu, teraz trzeba zaciskać pasa, żeby dojść do normalności. Pakta servanda, prawda, umów należy dotrzymywać i, i tak jak, jak, jak Pan był przyjemny zauważyć, to nie jest proces przyjemny. Znaczy nie jest też nieprzyjemny, jest, jest po prostu pewnym procesem prawnoekonomicznym. Natomiast hmm, hmm, polega on na spieniężeniu całego majątku podzielonego pomiędzy wierzycieli. Później zredefiniowania tych zobowiązań, tak żeby z jednej strony wystarczyło na potrzeby człowieka, tego konsumenta, bo to nie jest firma, którą zamkniemy, zlikwidujemy i, i, i nie ma. Trzeba, trzeba i należy żyć. A z, a z drugiej strony, no, w miarę możliwości, wyważyć kolizję tych interesów w postaci zwrotu wierzytelności na rzecz swoich wierzycieli, a z drugiej strony, no, jakby powrotu tego konsumenta do społeczeństwa, co też ma swoją wartość, na przykład. Myślę, że to może być ciekawa perspektywa z perspektywy Skarbu Państwa, bo utrzymywanie się w tak zwanej szarej strefie, prawda, nie wiem, praca na, ta, na czarno, unikanie oficjalnego obrotu, żeby właśnie, nie wiem, jedni zwierzyciele nie zajęli nam E, naszej jakieś płatności też, tego co zarabiamy. Tak, też jest szkodliwe dla państwa, prawda? No bo też nie jest generuje... Szkodliwe dla naszej głowy. Na to, jest tak, to jest takie ukrywanie się, na właściwie wszystko. czasami jak ktoś unika e, zaległości alimentacyjnych, tak? Opłacania, czy opłacania alimentu, bo to jest taki namacalny przykład. I co się dzieje? Ktoś idzie do pracy i prosi, żeby te pieniądze były wypłacane pod stołem. Dlaczego? Dlatego, że jak pieniądze pojawią się na koncie, tak. to zostaną automatycznie zajęte przez komornika. Pytanie, czy lepiej płacić alimenty, to jest pytanie retoryczne, czy ukrywać tak. się przez resztę życia i udawać, że nic się nie wydarzyło, tak? tak? Pamiętajmy jeszcze może jakby, jeżeli mogę jeszcze uzupełnić troszeczkę zainspirowany tym, a w zasadzie zainspirowany tym, co pan redaktor był mnie powiedzieć, pamiętajmy, że nie wszystkie zobowiązania też podlegają umorzeniu. To jest różnie na świecie regulowane, ale na przykład kary wynikające z zasądzonych i stwierdzonych przez sąd przestępstw, alimenty, są takie znowu aksjologicznie uwarunkowane, istotne zobowiązania, które zdaniem prawodawcy, no nie powinny być darowane nawet w pewnego rodzaju uldze gospodarczej. I to, to dlatego mówię, że to trzeba indywidualnie dobrać. Czy do, brnięcie do swoich... w zaległości alimentacyjne, na przykład to nie, nie mają najmniejszego sensu. Nie mają najmniejszego sensu. Tak, zdecydowanie tak. Okej, okay, no to w takim razie, panie Mecenasie, chyba kluczowe pytanie naszego podcastu. Pewnie część z osób. Czeka na odpowiedź. Czy można pójść siedzieć za długi? Przepraszam za takie określenie bardzo wprost. Bardzo ale głównie. czy możemy pójść do więzienia za to, że posiadamy długi? Jeśli tak, to kiedy jest to możliwe? To odpowiadając bardzo wprost, tak purystycznie prawniczo od średniowiecza już nie. Od średniowiecza nie ma okay. kary więzienia za, za niewykonanie zobowiązań finansowych. Granica jest oczywiście płynna z oszustwem i z innym popełnieniem przestępstwa i kodeksem karnym. Natomiast. W Polsce i chyba w większości krajów na świecie nie można pójść do więzienia, zostać pozbawionym wolności ze względu na, na niewykonanie zobowiązań finansowych. Więc tym bardziej nie powinna być to zachęta oczywiście do nieregulowania zobowiązań, ale być może do i na pewno do powzięcia i pogłębiania wiedzy w zakresie tego stanu niewypłacalności, dostępnych instrumentów. To do, nie zawsze już tej reakcji na końcu, co powiedzieliśmy, ale poprawy swojej dyscypliny i w ogóle wiedzy na temat zarządzania finansami, a jeżeli chodzi o przedsiębiorców, nawet nie koniecznie czekając na moment, kiedy będzie nam to potrzebne, po prostu pogłębieniu swojej świadomości o dostępnych instrumentach, żeby tą firmę poprawić, nie uniknąć upadłości, ale nawet poprawić ją. Wniosły. Czyli chcemy się uczyć, bo też ja w pewnym momencie wspomniałem o edukacji. Tak? Tej, no, w mojej ocenie w edukacji szkolnej, pomimo tego, że ja jeszcze kończąc szkołę średnią dawno, dawno temu, za siedmioma górami i lasami, no, miałem zajęcia z przedsiębiorczości, tylko to było trochę za mało gdzieś program szkolny i edukacyjny on nie obejmuje tych kluczowych elementów. Nie wiem, czy pan pamięta zajęcia z ZPT, gdzie ja się uczyłem, jak gotować Oczywiście. ziemniaki. To jest trochę zejście do. E, takiego amerykańskiego podejścia do edukacji. Uczymy się tego, co jest nam w życiu potrzebne. I teraz bardzo mi brakuje tego, żeby młodzi ludzie mogli się nauczyć zarządzać pieniędzmi, a współcześnie mamy ku temu wiele okazji. Są konta dla dzieci, dla młodzieży, możemy e, nasze córki, mam na myśli mnie i moją żonę, zarządzają swoimi pieniędzmi, ponieważ mają swoje konta, nad którymi my trzymamy pieczę, jak brakuje pieniędzy. To dzieci muszą wiedzieć, że tak naprawdę one nie rosną na drzewie, i to jest chyba podstawa, żeby potem i dorośli, ci ludzie za chwilę wejdą w świat dorosły, brutalny wśród finansów. Trzeba utrzymać rodzinę, trzeba płacić swoje zobowiązania. Wracając do punktu wyjścia, bo pytanie bardzo długie. Nie, bo absolutnie się zgadzam. Czy edukacja. Absolutnie się to zgadzam. Remedium. To jest znaczy. Generalnie świadomość prawna musi być poparta edukacją, bo cóż z tych instrumentów w mądrych księgach, prawda, jeśli one y, nie, nie potrafimy z, ni, z nich skorzystać, a część jest z naszej inicjatywy, na nasz impuls, na nasz wniosek y, y, inicjowana. Sam, każda prawie postępowanie restrukturyzacyjne nie jest inicjowane przez, duży, przez wierzyciela, to nie on przychodzi po pieniądze, tylko dłużnik wyłącznie swój wniosek może je zacząć. I zyskać ochronę i poprawę swojej sytuacji. I ja się obiema rękami podpisuję po tym, co pan redaktor był uprzejmie powiedzieć o potrzebie edukacji, nawet pozwolę sobie, wzorem anglosaskich gospodarek e, powiedzieć, uzupełnić, e, czy, czy w zasadzie zidentyfikować takie pole, które w, w ramach tej edukacji mniej przyjemne, a myślę, że bardzo potrzebne, e, e, bym wspomniał, mianowicie elementem edukacji powinna być też nauka, jak zamykać biznes. Kiedy go zamykać? Na ile wcześniej właśnie ten proces rozpocząć, żeby zminimalizować szkodę od osobistych, które pan redaktor jakby ujął, które i momentnie wiążą się przecież z sytuacją niedoboru, po no, szkody materialne innych uczestników tego obrotu. Tu, panie mecenasie, wchodzimy na temat psychologiczny. Nie wiem, czy damy radę, bo to nie nasza dziedzina. Dlaczego? Ja mam, nie. Mam tu... Ja mam żonę psychologa, mogę zapytać, ale y, mam na myśli fakt, że jednak zamknięcie firmy, albo przyznanie się, jestem tak zadłużony jako osoba fizyczna, że już nie daje rady, jednak w naszym społeczeństwie i w wielu osobach budzi taką myśl jaką byłem, że mam porażkę. Panie redaktorze, mm. miałem przyjemność tydzień temu uczestniczyć w znakomitej konferencji międzynarodowej w Amsterdamie i cały czas temat, który. który pośrednio jakby dotykamy, mianowicie stygmatyzacja niewypłacalności, bo on tak u nas branżowo jest, jest nazywany, jest aktualny. I to są badania nie tylko polskie, a polskie też takie były przed wprowadzeniem prawa restrukturyzacyjnego w 2016 roku. PARP robił serię takich badań, gdzie niestety z ankiety no, potwierdzała się ta teza, którą pan redaktor uprzejmie teraz bardzo stawia, czyli jeżeli jest upadłość, no jak się kojarzy upadłość przedsiębiorcy ze śmiercią, tak? Bardzo... Obrazowo i drastycznie, już może nawet mocno. ujmując, mocno e, społeczeństwo to odbiera, więc nawet jako przedsiębiorca, no, żeby nikt nie wiedział, że tak mam. No? Nie wiem. Taki klasyk, jeżeli mogę. Nie zapłacę ZUS-u, bo nie zadzwoni do mnie, <laughs> prawda, a koledze zapłacę czy, czy innemu kontrahentowi zapłacę. No, czyli kredytuje się zobowiązaniem niewrażliwym. Emocjonalnie, bo, bo jest... Czy urząd skarbowy? Nie, 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 nie ma takiego odpowiednika e, personalnego, Prawda? osoby po drugiej stronie, więc można machnąć ręką. Ale tu też pewien kontekst wchodzi, o którym jeszcze nie powiedzieliśmy, to firmy windykacyjne, która oczywiście gdzieś tam dochodząc z pewnych należności. Mogą nas odrobinę poirytować, doprowadzić do poczucia wstydu. Na przykład, ktoś chodzi i rozpytuje wśród sąsiadów, czy pan z dołu, czy pan z góry miał jakieś długi problemy finansowe i zaczyna się smutna historia, bo ta historia zaczyna krążyć na przykład po osiedlu mieszkaniowym, wśród znajomych, wśród kolegów słuchaj, masz długi, nie masz długów, bo był u mnie taki smutny pan i pytał o Ciebie. Już się odnoszę. Ale na tym polu prawnym też wydaje mi się, że jest pewien progres, bo istotnie obserwując jakby funkcjonowanie obrotu jeszcze dekadę temu ta windykacja miała taki agresywny już tam rozbójniczy. Rozbójniczy. Tak. <grym> tak. Dziękuję. No, tak to, pan, tak pan to wygląda obraz, a, a teraz szereg ograniczeń został nałożone i też praktyki się myślę w pozytywną stronę zmieniają. Bardziej e, 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 przenosząc e, tą atencję na, na kontakt i uzgodnienia, a mniej na emocje i strach. Ten Natomiast... kontakt jest rzeczywiście, przepraszam, że przerwałem, ale ten kontakt chyba jest e, zupełnie inny. Gdyby zapytać osób, które w ostatnim czasie miały jakiś kontakt z e, windykacją, to. E, Chyba tutaj ma pan całkowitą rację, że zresztą można się łatwo dowiedzieć, jak teraz wygląda windykacja środków finansowych za zadłużenia w bankach. Na przykład po siedmiu dniach niespłacenia nawet jakiejś niewielkiej kwoty, tu nie ma jakiejś afery, że przyjeżdża firma, rozpytuje sąsiadów, tylko możemy dostać po prostu informację mailem, że bank przekazuje sprawę do windykacji. Co ciekawe ta windykacja ona nie jest sprowadzona do poziomu odzyskujemy pieniądze tak. tylko uprzejmie prosimy pana lub panią czy można czy, czy można by było zapłacić bo nie chcielibyśmy do państwa przychodzić Dokładnie. kiedy kiedy możemy e, się miło rozliczyć rodzinnie. tak ale tak powinno być znaczy może nie nie nie, nie prawda nie, nie sprowadzając rzeczy do absurdu, to, 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 to nie chodzi o to, żebyśmy się zaprzyjaźnili z bankiem, bo, bo, bo relacja jest jakby finansowa. Biznesowa. Natomiast absolutnie musi być z szacunkiem i jakby ten wachlarz od ograniczeń na samych windykacyjnych windykatorów po po prostu instrumenty powszechne, jak nie, chociażby z zakresu prawa karnego, prawda, antynękaniu, antybobbingowe i różne inne prawda, regulacje. No, stworzą tą paletę, która kulturę odzyskiwania długu poprawia. Ale jeżeli mogę, jeszcze chciałbym jedną rzecz podkreślić odnośnie tej stygmy. Chciałbym i myślę, że czas nam pozwoli popracować nad takim postrzeganiem tego społecznie, by ta stygma została zminimalizowana wzorem chociażby nie amerykańskiego społeczeństwa, w którym miejscu jesteśmy silnie konotowanym tak. prawda, z kulturą amerykańską, gdzie na przykład Rockefeller. Prawda, wzór amerykańskiego snu i, i, i takiej fortuny cudu finansowego cudu finansowego, prawda, również w swojej drodze no, ogłasza upadłość, więc pamiętajmy, że to nie koniec świata. To nic się nie dzieje złego. To właśnie może być szansa na powrót. Ja osobiście bardzo bym chciał, i taka dyskusja teraz się w Polsce toczy, by postępowanie upadłościowe wobec konsumentów nie było tylko procesem prawnym ale zawierało w sobie krótki element edukacyjny, jak zarządzać swoimi finansami. Bo jakby, przepraszam, nieco zmienię wątek, ale, ale myślę, że... Ale to jest że... powiązane zdecydowanie, jak najbardziej. Myślę, że to jest istotne. Myślę, że ten właśnie geneza długu może być, tak jak pan redaktor był uprzejmy, pięknie rozpocząć albo w nas, albo w przyczynach niezależnych, obiektywnych. Ale jeżeli nawet jest w nas, to może być nacechowana, nie wiem, jakąś pomyłką życiową, złymi intencjami, a może być po prostu nieporadnością. I nie powinniśmy wykluczać społecznie tych osób nieporadnych. Jeżeli oni dojdą, to tak jak rolą państwa jest edukacja w podstawówce, tak to tak w tym trudnym momencie też powinna być ta edukacja. Przepraszam, mówię to niepejoratywnie, z dużym jakby uznaniem i honorem, ta przysłowiowy z babci, która garnki kupi, prawda? Bo... Tak tak dość intensywnie z ktoś braku, prawda zasugeruje z braku wiedzy tak, to wynika z braku wiedzy to to jest chyba taki dobry przykład na to że poziom podniesienie poziomu świadomości i zarządzania swoimi finansami i też ryzyk obrotu no, mógłby się wpisać w proces. Ale rzeczywiście to się zmienia, bo i kontaktujący się pracownicy banków, już nie mówię o sytuacjach kryzysowych, ale w różnych innych sytuacjach, gdzie bank czegoś od nas oczekuje, jest, rzeczywiście ten poziom komunikacyjny jest wyższy, pewnie dlatego, że my też społecznie poszliśmy bardzo mocno do przodu. Dlatego podsumowując, panie mecenasie, nie wstydźmy się Upadłości, czy to konsumenckiej, czy ogłoszenia upadłości w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, bo to jest pierwszy krok do powrotu do normalności. Otóż to. I po prostu uczmy się, zrozummy zjawisko, tak, żeby móc jego uniknąć. Więc nie czekajmy na moment, kiedy będziemy musieli je zrozumieć, tylko postarajmy się je zrozumieć wcześniej, żeby nie musieć go e, osobiście <laughs> przeprowadzać na swoim organizmie. Panie mecenasie, bardzo dziękuję, bo to naprawdę świetne wyjaśnienia. A y, podsumowując, jeszcze siedzieć za długi nie, nie można. można. Nie można. I to jest konkluzja na koniec naszego podcastu, który nazywa się WSBNL-u po godzinach. Bardzo dziękuję. Moim i waszym gościem był mecenas Bartosz Grele. Znakomity prawnik, wykładowca w USBNL-u, specjalizujący się w tematyce zadłużeniowej. Panie mecenasie, bardzo dziękuję. Życzmy sobie, ja dziękuję. aby takie tematy dotykały nas jak najrzadziej, a jeśli już, to pamiętajmy, aby być odpowiedzialnym, odpowiednio wcześnie zareagować. No i życzmy sobie, żebyśmy się spotkali w kolejnym odcinku podcastu w u po godzinach. Krzysztof Witowski. Do zobaczenia.